Holandii po skokach dwóch zawodników, ale z minimalną przewagą nad Słowenią i Niemca. Daniel Andretande już w powietrzu, także bardzo dobra prędkość. O, ładnie położył się na nartach i daleko tutaj poleciał. Zadowolony jest z tego skoku. Norwegowie nie zaryzykowali, bo wczoraj w kwalifikacjach trzeci wynik i miał młody Anders Hore, ale jego dzisiaj nie ma w konkursie drużynowym. Postawił na doświadczonych Tandego i Forfanga trener, obok oczywiście Johanssona i Lindvika, których miejsce w składzie jest niepodważalne. Daniel Andretande jeszcze dalej od Kamila Stocha, 131,5 metra. Miał bardziej sprzyjające warunki od Polaka, 0,6 metra na sekundę pod narty. Cieszy się Aleksander Stekl, no bo Norwegowie na pewno w tym momencie obejmą prowadzenie. Jaka łączna nota? 359,2 punktu, no blisko 15 punktów przewagi nad Słowenią.